Po wielu latach starań ścieżka rowerowa z Brodnicy do Zbiczna gotowa jest na przyjęcie rowerzystów. W czwartek 3 grudnia 2015 roku nastąpiło podpisanie odbioru trasy przez samorządy uczestniczące w projekcie oraz inspektorów nadzoru budowlanego. Tego samego dnia Starostwo Powiatowe w Brodnicy jako lider przedsięwzięcia zaprosił na oficjalne otwarcie ścieżki. Dzisiaj uroczyście otwieramy ścieżkę pieszo-rowerową do Zbiczna. Przypomnijmy, ścieżka rowerowa powstała przy współudziale samorządów województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu brodnickiego, gminy Brodnica, gminy Zbiczno oraz gminy miasta Brodnicy. Główną ideą przyświecającą wszystkim inwestorom, którzy zaangażowali się w realizację tej inwestycji, to przede wszystkim to, żeby na tej drodze poprawić bezpieczeństwo osób, które się po niej poruszają. Dlatego też, nie zważając na to, że część tej ścieżki jest poza granicami miasta, mając na uwadze to bezpieczeństwo, przystąpiliśmy do tego projektu. Inwestycja kosztowała ponad 4 600 000 zł. Swój wkład miały samorządy, przez które ścieżka przebiega. Gmina Brodnica poniosła koszty niecałych 400 000 zł. Powiat brodnicki, miasto Brodnica oraz gmina Zbiczno miały taki sam wkład, ponad 700 000 zł. Do tego doszły koszty wykupu gruntów. Miasto zaangażowało się finansowo w wysokości 921 tysięcy, z tego 746 tysięcy poszło na cały proces inwestycyjny, a pozostała kwota została przeznaczona na wykupy gruntów, które były niezbędne pod realizację tej inwestycji. Trasę zrealizowano także przy 2-milionowym współudziale samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Po uroczystym przecięciu wstęgi na ponad 8-kilometrową trasę ruszyli najmłodsi. Wycieczka zakończyła się w Zbicznie, gdzie na rowerzystów czekało ognisko oraz ciepły poczęstunek. Teraz będzie można bezpiecznie jeździć do kolegów, do Brodnicy. No i będzie można milej spędzać czas. Urząd Miejski w Brodnicy kontynuuje budowę ścieżek rowerowych w naszym mieście. Trwają prace nad przygotowaniem planu budowy tras rowerowych. Koncepcja już jest na ukończeniu, za chwilę ją przekażemy do konsultacji naszym mieszkańcom i ta inwestycja, która dzisiaj została oddana, można określić, jest to pierwszy etap. No oczywiście są zapóźnienia w tym zakresie, no ale jesteśmy dość młodą demokracją, bo dopiero 26 lat po transformacji ustrojowej. I kiedyś nie przykładano dużej wagi do tego, żeby w naszym regionie powstawały ścieżki rowerowe. Wiemy, że jest taka potrzeba wśród mieszkańców i dlatego te działania nasze idą w tym kierunku. Na początku grudnia brodnickie szkoły zostały doposażone w 180 przenośnych komputerów z oprogramowaniem oraz 3 drukarki wielofunkcyjne. Ten prezent, który otrzymaliśmy, a to jest w takim okresie przedświątecznym, to muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, bo to są komputery przenośne. Otwierając pierwszy karton, czy nawet na kartonie, było widać, że to jest bardzo dobrej firmy Dell. I komputer przenośny pozwoli na prowadzenie zajęć, myślę, że z każdego przedmiotu, począwszy od języka obcego, tutaj na przykład angielski czy język polski, nauczyciele będą w tej chwili mogli wykorzystywać, biorąc z sobą komputer, przygotowując do tego ćwiczenia, przygotowując materiał, uczniowie mogą na tym pracować, bo ten komputer jest komputerem przenośnym. Tego nam brakowało. Jest to rezultat starań brodnickiego magistratu, dzięki którym w październiku tego roku burmistrz Brodnicy podpisał aneks do umowy na realizację projektu pod nazwą Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Brodnicy, etap drugi. Wartość projektu zwiększyła się o 853 tysiące złotych w 2015 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 600 000 złotych. Projekt został w 100% sfinansowany z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Brodnicy poprzez udostępnienie szerokopasmowego internetu, zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla gospodarstw domowych oraz szkół. W 2015 roku po 30 laptopów otrzymały zespół szkolno-przedszkolny numer 1, numer 2 oraz numer 3, szkoła podstawowa numer 7, gimnazjum numer 1 oraz gimnazjum numer 2. Do brodnickich szkół zespołu szkolno-przedszkolnego numer 3, gimnazjum numer 1 i numer 2 trafiły również 3 drukarki wielofunkcyjne. Łącznie w ramach projektu dla szkół zakupiono już 255 komputerów oraz 6 drukarek wielofunkcyjnych.
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brodnicy radni podjęli kilkanaście uchwał, wśród których znalazły się również uchwały określające wysokości stawek podatku od nieruchomości, od środków transportu oraz określające opłatę targową. Burmistrz Brodnicy zgłosił projekty uchwał dotyczące wysokości stawek tych podatków. Zaproponował, by zostały one na poziomie ubiegłego roku. Oznacza to, że nie będzie podwyżek stawek podatków od nieruchomości, środków transportu i opłaty targowej. Radni poprzez głosowanie przyjęli do realizacji projekty uchwał. Warto dodać, że w przypadku opłaty targowej suma opłat w porównaniu do roku 2015 zmaleje i nie będzie mogła przekroczyć 758,47 zł dziennie. Podjęte 30 listopada wyżej wymienione uchwały wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku. W 1945 roku uchwałą Powiatowej Rady Narodowej w Brodnicy powołana zostaje Biblioteka Powiatowa. 5 lat później powstaje Biblioteka Miejska, podlegająca zarządowi miasta. W 1954 roku uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej następuje połączenie Biblioteki Miejskiej z Biblioteką Powiatową. Biblioteka w Brodnicy powstała we wrześniu roku 1945. Z tej racji, że podczas okupacji wszystkie zbiory przedwojenne zostały całkowicie zniszczone. Pierwszy lokal mieścił się przy ulicy Paderewskiego 3. Był bardzo mały, pomieszczenie o wymiarach 3x3. Mieściło się tam niewiele książek, ponad blisko 800 egzemplarzy. Było bardzo ciasno, stąd była potrzeba, żeby przenieść bibliotekę w inne miejsce. I w roku 50 doszło do przeprowadzki. Nowy lokal mieścił się w budynku Pałacu Kultury ówczesnym przy ulicy Przykop 43. Dzisiaj funkcjonuje tam Brodnicki Dom Kultury. W 50 roku doszło do rozdziału Biblioteki Powiatowej i Miejskiej i ta część miejska trafiła do lokalu przy ulicy Duży Rynek 13. I funkcjonował tam do roku 1969, kiedy to placówka przeniosła się do odbudowanego pałacu Anny Wazówny. Przez 70 lat Brodnicka Biblioteka stała się skarbnicą wiedzy i historii. Obecnie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy imienia Ignacego Łyskowskiego posiada blisko 100 tysięcy pozycji książkowych z różnych dziedzin. Siedziba główna znajduje się przy ulicy Zamkowej 1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać wszyscy bez względu na wiek, płeć, wykształcenie oraz zainteresowania. Biblioteka umożliwia wypożyczanie na zewnątrz książek i czasopism, udostępnianie na miejscu w czytelni książek, czasopism i materiałów multimedialnych. Jest organizatorem wielu imprez kulturalnych. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy opracowuje również 2 multimedialne projekty – Brodnicki Słownik Biograficzny oraz Brodnicką Bibliotekę Cyfrową. 25 listopada 2015 roku w 70. rocznicę powstania Brodnickiej Biblioteki w Pałacu Anny Wazówny zorganizowane zostało uroczyste spotkanie. Podczas jubileuszowych uroczystości burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Roman Pawlak nadali Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Brodnicy statuetkę Primus Inter Brodnicienses. Na wniosek dyrektora Biblioteki Pawła Stannego medale burmistrza Brodnicy za zaangażowanie w promocję czytelnictwa i rozwój placówki otrzymali Małgorzata Chojnacka, Anna Fudala, Tomasz Fudala, Agnieszka Grawka, Stanisława Klabiszewska, Kamila Magalska, Anna Murawska, Beata Olszewska, Ewa Płachta oraz Ewa Wałdowska. Znając Państwa zaangażowanie, rzetelność w wykonywaniu pracy, te sukcesy w następnych dziesięcioleciach będą podwojone albo jeszcze wyższe. Tego z całego serca życzę. Dla mnie to jest zawsze wielka przyjemność, że z Państwem mogę tutaj przebywać, bo wiem, że przy Państwa solidnej pracy nasze miasto będzie zawsze cieszyło się wielkim uznaniem nie tylko wśród tutaj naszego lokalnego społeczeństwa, ale również na terenie całego kraju. Podczas spotkania burmistrz Brodnicy na ręce dyrektora placówki przekazał również klucze do nowego lokalu na potrzeby filii bibliotecznej numer 2. Od początku 2016 roku filia z ulicy Granicznej zostanie przeniesiona do nowoczesnych i w pełni wyposażonych pomieszczeń przy ulicy Łyskowskiego. Wszystkich pracowników biblioteki. Numer 6.
Tydzień Przedsiębiorcy to akcja skierowana nie tylko do przedsiębiorców, ale również do osób, które dopiero planują dołączyć do tego grona. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 23 do 27 listopada zaprosił wszystkich zainteresowanych do spotkań z ekspertami, którzy odpowiadali na problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Pomocą służyło również Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Brodnicy. Główną bolączką przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność gospodarczą, jest konieczność wypełnienia obszernego, bo aż czterostronicowego wniosku CIDG1, niekiedy wraz z załącznikami. Wniosku, który zawiera jednak podstawowe dane o przedsiębiorcy, niezbędne do rejestracji. Dlatego też przedsiębiorcy korzystają z pomocy pracowników Biura Działalności. Warto wiedzieć, że jeżeli chcemy rozpocząć lub zmienić dane związane z działalnością gospodarczą, możemy to uczynić właśnie w brodnickim magistracie. Oprócz rejestracji nowej firmy można zgłosić zmiany we wpisie dotyczące na przykład zmiany adresów zamieszkania, adresów prowadzenia działalności, siedziby głównej, także zmiany dokumentu tożsamości, czy też rodzaju prowadzonej działalności, tak zwane numery PKD. Można również dopisać biuro rachunkowe, które obsługuje przedsiębiorcę, jak również wpisać numer rachunku bankowego, może to być rachunek osobisty lub rachunek firmowy, a także udzielić pełnomocnictwa osobie, w imieniu której będzie działał przedsiębiorca. Można również w Biurze Działalności zawiesić prowadzoną działalność na okres od 1 miesiąca do 2 lat, także wznowić działalność gospodarczą lub ją całkowicie wykreślić z ewidencji. Szanowni Państwo, drodzy brodniczanie, święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas pełen uroków, czas postanowień, czas podsumowań. To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i najbliższym. W tym pięknym czasie życzę Państwu w imieniu własnym, jak również całego samorządu brodnickiego, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Niech będą okresem spokoju i pojednania. Niech pod świąteczną choinką znajdzie się życzliwość, szczęście, wzajemne zrozumienie i dużo ciepła rodzinnego, bo te święta są najbardziej rodzinnymi ze wszystkich. Ciepło rodzinne to także pozostawienie poza domem konfliktów i sporów, tego wszystkiego, co nas dzieli. Drodzy Państwo, na 2016 rok życzę wszystkiego najlepszego. Niech przyniesie zdrowie, sukcesy, pogodę ducha i spełnienie wszystkich marzeń. Wesołych świąt! Zapraszamy na świąteczne spotkanie mieszkańców Brodnicy 15 grudnia bieżącego roku o godzinie 16 na Dużym Rynku. Wspólnie zaśpiewamy kolędy oraz złożymy sobie życzenia świąteczne. W trakcie spotkania brodniccy harcerze przekażą betlejemskie światełko pokoju. Przygotowane zostaną również poczęstunek oraz część artystyczna. Zapraszamy. Burmistrz Brodnicy już dziś zaprasza na koncert noworoczny, który rokrocznie cieszy się dużą popularnością. Tym razem przed brodnicką publicznością wystąpi chór chłopięcy i męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki. Koncert odbędzie się 31 stycznia 2016 roku o godzinie 17 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy. Bilety do nabycia w Brodnickim Domu Kultury.